Widz napisał, że aby obejrzeć. Co? 10 najniebezpieczniejszych dziur na świecie. Co to w dupę jest? Life. Numer jeden twojej matki. Nie pisz tak. Nie chodzi tu o takie rzeczy. 10. Lejkras. Oglądamy o dziurach film. Gdzie tam? Lasowy w Luizjanie. Lejk rasowy w Luizjanie to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk geologicznych, które przyciąga Co to uwagę jest? naukowców i społeczności lokalnych. Ten olbrzymi lej powstał w miejscowości Assumption Parish w 2012 roku i od tego czasu stale rośnie, wywołując niepokój i trudności Czarna dla dziura, mieszkańców. ty. Lejk rasowy jest wynikiem erozji podziemnych formacji solnych, które znajdują się pod powierzchnią Ziemi. Proces ten prowadzi do tworzenia się pustek, które w końcu zapadają się, tworząc ogromne kraterowe zagłębienia. W przypadku Luizjany eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego przyczyniła się do Aha. destabilizacji podziemnych formacji solnych, co doprowadziło do powstania leja. Lejk rasowy w Luizjanie jest obiektem badań naukowych i stał się tematem szerokiej dyskusji na temat Nie, wpływu Michu, przemysłu na raczej nie, środowisko wiesz? naturalne. Eksperci starają się zrozumieć Ale proces nie wiem, no powstania i kto wie. rozwoju leja oraz znaleźć Przedłużany sposoby to jego też tajemnica. stabilizacji oraz naprawy. Jednakże ze względu na trudności techniczne i skomplikowany charakter tego Ruleta? zjawiska, rozwiązanie Zaraz się zrobi. problemu nadal pozostaje Przed gierką. wyzwaniem. 9. Krater gazowy Darwaza, Sorry, Turkmenistan. Ten Co? krater gazowy, znany również jako Wrota do Piekła, to niezwykłe zjawisko geologiczne Wrota do znajdujące się na piekła. pustyni Karakum w Turkmenistanie. Ten olbrzymi krater gazowy jest efektem błędnego wiercenia w poszukiwaniu złóż gazu ziemnego w latach 70. Diabolo. XX wieku. Historia tego krateru rozpoczęła się w Ty 1971 zarąbiste, ci roku, ciągle kiedy to pali? radzieccy geolodzy przypadkowo otworzyli podziemne źródło gazu w wyniku ich wierceń. W wyniku tego wypadku Ziemia załamała się, tworząc ogromny krater o średnicy około 70 metrów i głębokości około 20 metrów. Gazy Fajne wydobywające się z otworu zawierały duże ilości metanu, który został podpalony, aby zapobiec jego niekontrolowanemu się uwolnieniu do atmosfery. Od tego czasu krater płonie nieprzerwanie od ponad 50 lat, tworząc efektowne widowisko o pierdziel! świetlistych płomieniach i gęstym czarnym dymie. Ty! Boże świeku! 50 lat się pali dziura w ziemi, kumasz to? Nie. Wielu turystów przyjeżdża do Turkmenistanu, aby zobaczyć ten spektakularny obraz. Niezwykły widok oświetlonego krateru na tle ciemnego nieba stał się jedną z największych atrakcji turystycznych kraju. Jednak istnieje także ryzyko związane z tym kraterem. Gaz wciąż jest wydobywany i spalany, co prowadzi do emisji toksycznych substancji i zanieczyszczenia powietrza. Ponadto krater. Aha, czyli podpalili to 50 lat temu i to od 50 lat zanieczyszcza planetę, ta? Aha. Znajduje się na obszarze słabo zamieszkanym, co utrudnia monitorowanie i nadzór nad tym To w miejscem. dzisiejszych czasach by jej się nie zgodzili tego podpalić, bo do 50 lat temu w sumie inna rzeczywistość była. 8. Lejk rasowy Ale w co z tym zrobić Meksyku. innego? Lejk rasowy to jedno z najbardziej niezwykłych i jednocześnie niebezpiecznych zjawisk geologicznych na świecie. To formacja geologiczna. Dzięki Omni za subkę dla Seasafter. Logiczna powstała w wyniku Dzięki. erozji wapiennych, gipsowych lub innych rozpuszczalnych Co to za skał. dziura? Proces tworzenia lejów krasowych jest wynikiem działania wody na Zajrzałbyś w skałach, taką? które są podatne na rozpuszczanie. Woda bogata w dwutlenek węgla tworzy kwas węglowy, który reaguje z wapiennymi skałami, Jakby nie patrzyli, stopniowo byłoby gorzej. rozpuszczając je i tworząc Nie podziemne podpalili. przestrzenie. Jedno takie zagłębienie pojawiło się niedawno w Meksyku, pochłaniając całą farmę i budynki, które się na niej znajdowały. To zdarzenie wywołało sensację i przyciągnęło uwagę mediów na całym świecie. To niezwykłe zagłębienie pojawiło się nagle na farmie w Puebli w centralnym Jak Meksyku. nagle? Miejsce zostało Samo się wciągnięte zrobiło w jeszcze, olbrzymie powiedz. usta leja, który miał około 90 metrów średnicy i ponad 20 metrów głębokości. Farmę zniszczyły osunięcia ziemi, powodując straty materialne i zagrożenia. Przyczyny powstania tego konkretnego leja krasowego nie są w pełni zrozumiane, ale ekspertów zainteresowała O możliwa mama rola dawnych reptil. podziemnych kopalni. Klasik. Działalność górnicza może osłabić strukturę podziemnych formacji skalnych, przyczyniając się do powstania lejów krasowych. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w obszarach, gdzie Ja to występują widziałem rozpuszczalne chyba. skały, takie jak wapień. Ze względu na Dinuch. jego nieprzewidywalny i Tam wzięty. dynamiczny charakter, władze lokalne musiały ewakuować okoliczne obszary, aby zapewnić. Dziękuję bardzo, Omni, za słowa dla kawa. Dziękuję bardzo, no Ić way. bezpieczeństwo. 7. Krater Batagajka, Rosja.
Krater Batagajka, znany również jako Wrota do Piekieł, jest tajemnicą... Znowu Wrota do Piekieł! Ile tych wrót jest? ...czą i imponującą formacją geologiczną, która znajduje się w Jakucji, w północno-wschodniej części Rosji. Ten ogromny krater przyciąga uwagę naukowców i badaczy ze względu na swoje niezwykłe pochodzenie i znaczenie dla badań nad zmianami klimatycznymi. Krater powstał Wrota w wyniku do nieba? Działalności człowieka, a dokładnie wskutek eksploatacji lasów w okolicy w latach 60. XX wieku. Wycinka drzew spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych, co z kolei spowodowało zapadnięcie się ziemi. Początkowo było to niewielkie wywierzysko, ale z czasem rosło, tworząc ogromne zagłębienie o średnicy około 1,2 km i głębokości przekraczającej 100 metrów. Jednym z fascynujących aspektów krateru jest to, że eksponuje on zalegające warstwy gleby i lodu, które sięgają nawet 200 tysięcy lat wstecz. Te starożytne warstwy gleby i osadów zawierają cenne informacje na temat zmian klimatycznych i środowiskowych, co czyni je niezwykle ważnym miejscem dla badań naukowych. Jednakże krater stwarza również wyzwanie dla okolicznych społeczności. Jego dalsze rozszerzanie może prowadzić do zniszczenia infrastruktury i zagrożenia dla mieszkańców. Władze lokalne podejmują działania, aby monitorować sytuację i opracować strategie zarządzania, które minimalizują ryzyko i zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom. 6. Erta Ale, Etiopia. Erta Ale to jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie i niezwykłe zjawisko geologiczne znajdujące się na pustyni Danakil w Etiopii. Jest to tarczowy wulkan o charakterystycznym kształcie, w którym znajdują się permanentne jeziora lawy. Erta Ale jest często nazywany bramą do piekła ze względu na swoje niezwykłe cechy. Co sprawia, że ten wulkan jest tak wyjątkowy, to fakt, że posiada dwa aktywne kraterowe jeziora lawy, które są stale wypełnione ciekłą lawą. Te jeziora lawy stanowią rzadki fenomen geologiczny i są jedynymi z niewielu na świecie, które można obserwować na żywo. Mimo że Erta Ale jest niezwykle atrakcyjny turystycznie, podróżowanie w okolicy wulkanu wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Ale fajnie to wygląda. Danakil jest jednym z najgorętszych i najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi, gdzie temperatury często przekraczają 50 stopni Celsjusza. Dodatkowo wulkaniczne gazy i toksyczne substancje emitowane przez wulkan stanowią poważne... Wepchnąłbym tam RB? Nie. ...zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa odwiedzających. Ciekawostką jest nie fakt, że Erta Ale jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie możliwe jest zobaczenie tam jeziora lawy przez cały rok. Podczas gdy większość wulkanów ma okresową aktywność, Erta Ale kontynuuje swoją działalność nieprzerwanie, oferując niezwykłe Przez ten pocisk IQ ci spadło, zwróciłeś i siedzisz razem z 30 osobami, oglądasz dziury, ale to nic złego, bo też siedzę i oglądam. Spektakle wulkaniczne przez cały czas. Erta Ale to nie tylko wulkan o niezwykłej aktywności, ale także wcześniej oglądaliśmy o baby z znaczeniu kulturowym i historycznym. Czenioki załamany, ty. Że dziurę ma w ziemi, a tu pewnie jego działka była. Danakil, na której znajduje się ten wulkan, jest zamieszkana przez lud Afar, którego kultura i tradycje sięgają wielu wieków wstecz. No way, wstecz. Robi? Dziurę zobaczył w ziemi, no way. Dla lokalnej lawa. Społeczności Erta Ale ma duże znaczenie duchowe ziemia i jest to miejscem lawa. Modlitw oraz rytuałów. 5. Kopalnia Bingham Canyon, Utah, USA. Jest to jedna z największych kopalni odkrywkowych na świecie. Jest wyjątkowym przykładem eksploatacji surowców naturalnych i wpływu na krajobraz i społeczność lokalną. Kopalnia jest przede wszystkim miejscem wydobycia Chata miedzi, ale zawiera również inne cenne minerały, takie jak złoto, srebro i molibden. Wydobycie w kopalni rozpoczęto w 1906 roku, a od tego... Dzięki, on jest super na legal. 8 słupków, dziękuję bardzo. Od czasu stała się jednym z najważniejszych dzięki ośrodków wielkie. Górniczych w Stanach Zjednoczonych. Główną cechą kopalni jest jej ogromna odkrywka. Piękna ma ona sprawa. Długość około 4 km, szerokość około 2,5 km i głębokość... To taka rzeźba powstaje po tylu latach, nie? Ponad fajnie kilometr 200 wygląda. Metrów. Kopalnia to jeden z największych wytworów ludzkiej działalności na Ziemi i widoczna jest nawet z kosmosu. Jednak eksploatacja kopalni nie jest pozbawiona kontrowersji. W procesie wydobycia surowców naturalnych tak duża skala wydobycia ma znaczny wpływ na środowisko naturalne. Znaczne ilości USA się gleby, tym skał chyba nie i wody są usuwane, co prowadzi do zmian krajobrazowych i potencjalnych skutków dla ekosystemów i jakości wód. Ciekawostką jest, że kopalnia stała się atrakcją turystyczną. Dzięki swoim imponującym rozmiarom i znaczeniu gospodarczemu przyciąga odwiedzających, którzy chcą podziwiać to Jaka emotka ma być następna? Ale co ty w Kamanbruga celujesz? W sensie... Epiczne dzieło emotkę. Człowieka.
4. Berkeley Pit, Montana, USA. To ogromne zagłębienie kopalni miedzi położone w mieście Butte w stanie Montana w USA. Kiedyś była to czynna kopalnia miedzi, ale obecnie Berkeley Pit jest jednym z największych ekologicznych wyzwań w kraju. To zjawisko geologiczne ma wpływ na lokalne środowisko i zdrowie publiczne. Berkeley Pit powstał w wyniku wydobycia miedzi i innych minerałów w okresie ponad 100 lat. Głębokie wykopy kopalni zaczęły się napełniać wodą, tworząc ogromne jezioro kwasowe. Woda w jeziorze ma bardzo niski pH i wysoką zawartość metali ciężkich. Jakby tam człowiek wpadł? Toksyczną dla organizmów żywych. Da się go jeszcze znaleźć? Jednym z głównych problemów związanych z Berkeley Pit jest emisja toksycznych substancji do powietrza. Gazy wydobywające się z jeziora, takie jak dwutlenek siarki, reagują z atmosferycznym tlenem, tworząc kwas siarkowy, który opada na ziemię w postaci tak zwanych deszczów kwaśnych. Ten kwasowy opad negatywnie wpływa na ekosystemy i rolnictwo w okolicy. Ciekawostką jest, że Berkeley Pit stał się obiektem zainteresowania naukowców i badaczy. Ekstremalne warunki w jeziorze, takie jak wysokie stężenie metali ciężkich i kwasowy charakter wody, przyciągają naukowców, którzy chcą zbadać ich wpływ na ekosystemy i znaleźć sposoby na radzenie sobie z tymi problemami. Berkeley Pit to wyzwanie, które wymaga ścisłej kontroli i działań zaradczych. Monitorowanie jakości wody i powietrza, innowacyjne technologie oczyszczania i zrównoważone praktyki górnicze są niezbędne, aby zminimalizować wpływ tego zagłębienia na środowisko i społeczność lokalną. Zobaczyłeś wczorajszego woda, F? 3. Khandwaori, Indie. Khandwaori jest starożytnym studniowym zbiornikiem wodnym zbudowanym w IX wieku. Jego najbardziej charakterystyczną cechą są szerokie i symetrycznie ułożone schody, które prowadzą do głębokiego zbiornika. Łącznie jest tutaj... A, to wybudowali ci tacy na YouTubie, ci Hindusi, co w tydzień takie rzeczy budują, tak? No to co za wyczyn? Aż 3,5 tysiąca schodów, które tworzą wspaniałą symetrię i efektowne wzory. Schody Khandwaori pełniły kilka funkcji. Po pierwsze, były one źródłem wody w okresach suszy i upałów. Ponadto, schody służyły jako miejsce spotkań społeczności, gdzie ludzie mogli zjeść, spędzać czas, a także oddawać się medytacji i kontemplacji. W niektórych miejscach przy schodach znajdują się małe kapliczki, które dodają temu miejscu jeszcze większego mistycyzmu. Jednakże istnieje pewne ryzyko związane z tym majestatycznym zabytkiem ze względu na głębokość studni i liczne schody poruszające się. Ja nie jestem z kopalni. Może być niebezpieczne dla nieostrożnych lub niezręcznych turystów. Potknięcie się na tych schodach może z pewnością stworzyć niemały problem. Dlatego należy zachować ostrożność i świadomość otoczenia podczas eksploracji tego miejsca. Ciekawostką jest, że studnia Khandwaori była również wykorzystywana jako tło do wielu filmów indyjskich i zagranicznych. Jej imponujący wygląd i atmosfera tajemniczości sprawia, że jest ona doskonałym miejscem do kręcenia scen filmowych. Przykładem filmu, który korzystał z tego miejsca, jest hollywoodzki hit Mroczny Rycerz Powstaje. 2. Co? Jezioro Krwe... Jaką scenę tam kręcili? Patrzę. Ty, ale to już trochę ten film ma na karku. A co oni tam kręcili, bo nie widzę? Też powstaje. 2. Jezioro Krveno, Chorwacja. Jezioro Krveno, znane również jako Czerwone Jezioro, jest jednym z najbardziej niezwykłych i tajemniczych jezior w Chorwacji. Dzięki Krewi za 20 lat. Ej, dziadek, co ty robisz? Dziadek, speedrun gierki w 2H dzisiaj? Położone w Parku Narodowym Biokowo przyciąga turystów Max. Swoim godzinę to przejdę. I fascynującymi cechami geologicznymi. Czerwony kolor jeziora pochodzi od mikroorganizmów, które zamieszkują wodę. Ile promieni słonecznych nadaje to jezioru niezwykłą, intensywnie czerwoną tonację. Szkoła, hola, będzie. Ten spektakularny efekt wizualny sprawia, że jezioro jest prawdziwą atrakcją dla miłośników natury i fotografów. Chyba zrobimy. Jezioro jest nie tylko piękne, witam, ale także ciekawe z punktu widzenia geologicznego. Jego powierzchnia... Ty, a będzie obszar, morskie który oko? ...miejscem wydobycia boksytu, surowca wykorzystywanego do produkcji aluminium. Ponadto jezioro jest popularnym miejscem dla turystów poszukujących wrażeń i aktywności na świeżym powietrzu. W okolicy jeziora znajdują się szlaki turystyczne i punkty widokowe, które oferują wspaniałe widoki na malownicze krajobrazy Parku Narodowego Biokowo. 1. Wielka Niebieska Dziura, Belize. Wielka Niebieska Dziura to jedno z najbardziej spektakularnych i tajemniczych miejsc na świecie. Położone jest u wybrzeży Belize w Ameryce Środkowej.
Jest to ogromne podwodne zagłębienie o charakterystycznym okrągłym kształcie, które przyciąga uwagę zarówno badaczy, wielka jak i miłośników niebieska nurkowania. Dziura. Dziura ta powstała w wyniku zapadnięcia się podwodnej jaskini. Dzięki Warun. Dzięki za. Gdy poziom morza dwa lata. Był znacznie niższy. W miarę podnoszenia się poziomu wody, dno jaskini zostało zalane, tworząc ogromną, głęboką dziurę o średnicy około 300 metrów i głębokości ponad 120. To, co czyni wielką niebieską dziurę tak wyjątkową, to jej niezwykła barwa wody. Jasno-niebieska woda kontrastuje z ciemniejszymi odcieniami otaczającego oceanu, wielka tworząc niesamowity dziura. Widok. To właśnie ta intensywna niebieska tonacja nadaje jej nazwę. Pomimo swojego uroku, nurkowanie w wielkiej niebieskiej dziurze nie jest łatwym zadaniem. Portal ze do świata na jej Awatara. Znaczną głębokość i wymagające warunki, wymaga to doświadczenia i odpowiedniego przeszkolenia nurków. To AI stworzyło te zdjęcia, czyli to jest film propagandowy testujący ludzi? Bezpieczeństwo jest priorytetem, a nurkowanie powinno być prowadzone zgodnie z odpowiednimi środkami ostrożności. Nie będę grał. Wielka niebieska dziura jest również chroniona jako część rezerwatu morskiego. Kusi ta dziura, co nie? Belize. Ma ona duże znaczenie dla ochrony przyrody i bioróżnorodności. Obszar ten stanowi siedlisko dla wielu gatunków morskich, w tym rekordowo dużych ryb i różnorodnych formacji koralowców. Wielka niebieska dziura w Belize to jedno z tych miejsc na Ziemi, które zapierają dech w piersiach i są pełne... Jestem Żydem, więc się chcę kurwa... Dziękuję bardzo. Młodzieniec dał na golibordę 20 zł. Starcu. Zagraj w pizza tower dla widza. Proszę, męczennik. Męczennik! To słowo idealnie mnie opisuje. Przysięgam ci. Nie ma lepszego słowa do opisania mnie niż męczennik. Zagram. Tajemnic. Jak oddaję. Jej niezwykłe ale piękno, czy to na telefony? Bogactwo przyrody i znaczenie naukowe przyciągają badaczy, nurków i podróżników z całego świata. Jest to dziękuję prawdziwa perła w świecie podwodnych młodzieniec. Formacji geologicznych i stanowi przypomnienie o bogactwie i delikatności myślałem, naszego że ekosystemu morskiego. Ochrona i zrównoważone zarządzanie tym obszarem są niezwykle istotne, aby przyszłe pokolenia mogły również cieszyć się tym unikalnym miejscem. Każdy krater i dziura ma swoją historię do opowiedzenia i dostarcza cennych informacji naukowych. Formacje te są również przypomnieniem o naszej roli jako strażników naszej planety i konieczności podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących ochrony środowiska. Jak? Strażników planety, jak on gada, że większość tych dziur to ludzie zrobili przypadkiem, żłopiąc jakieś minerały. No to nieźli strażnicy. To tak jakbyś robił w Biedronce na ochronie, ale przy okazji kradł z tej Biedronki. I luj. Dzięki Kamil za 34 lata. Elo, widzę, wystawę jak to u was. Dziękuję bardzo, dobrze. Moja reakcja, dobrze. Ty, była emotka moja reakcja, gdzie ona jest? Ska. Dziękujemy za oglądanie, jeżeli podobał ci się ten odcinek. Nie... Dobra, morał z filmu, potwór, nie potwór. No wiadomo, co dalej, tak? Jak to mówił MR Krycha. Rel czy nie? A to czekaj, już analizuję, tylko jak to powiększyć. Analiza. Witam, proszę o poradę. Czy jak wejdzie 800+, to osoba niepracująca może przekroczyć drugi próg podatkowy, jeśli to się nie wlicza przy czterech dzieciach? Moje dochody, 4 razy 500+, czyli 2K. Na dwójkę dzieci mam po 700 zł alimentów, a na drugą dwójkę mam po 900, czyli miesięcznie 3200, czyli już jest 5200. Pobieram z konkubentem zasiłek dla bezrobotnych, który w czerwcu ma być podwyższony do 1350 zł na osobę, czyli miesięcznie będzie 2700. I na tę chwilę obecnie mamy 8 koła na rękę, ale z takich rzeczy jak zapomogi z mopsów, z wyprawki szkolnej, ze zbiórek czasami na Facebooku. Udaje się dobić jeszcze 2K na miesiąc. Aczkolwiek teraz moje pytanie... Czy jak zamiast 500 będzie 800 plus, czyli dodatkowe 1200 miesięcznie, to czy wtedy trzeba jakiś podatek od tego wszystkiego płacić, jeśli nigdzie nie pracujemy, a sumarycznie będziemy mieli 12 000 zł zarobku?
miesięcznie. No ciekawe pytanie, ciekawe, ciekawe. Czyli nic nie robiąc, a raczej robiąc dzieci z różnymi chłopami, 12K miesięcznie. To 50 tysięcy prawie rocznie. Co o tym sądzisz? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę